Zaczynamy od potężnej paczki za 500 000. Muszą tu być karty Champions League. Zobaczmy, czy zobaczymy ten Nie, to jest Neymar. Nie, to jest Casemiro. 50%. 50% na trafienie karty Champions League. Na pewno będzie w środku Jerzy Dudek bohater. Rodri 89. No środek pola do totsów, ale ja was proszę. 120 zł? Wow, 3 informy. Jedziemy z walkoutami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 walkoutów. 12, 13, 14 walkoutów. Dobra, jakaś fajna ikona. Cafu? Mogłem Abili wziąć, chciałem ją kupić, ale dobra. Biorę Szawiego. Okej, przetestujemy go. Dobra, zobaczmy jeszcze jak te piki. 82-1. 82 czy 1? Po prostu rzadka drużyna, spoko. 82 plus! Daj mi Gattiego, no się podjarałem, jakbym był Alvinem. Będzie to soczysty foder. I zanim będziemy grać dalej, to w związku z tym, że dzisiaj mamy niezłe piłkarskie emocje, przedstawię wam mój kupon. Przypominam, że partnerem mojego kanału jest BetClick i posiada on ofertę do osób, które jeszcze nie posiadają tam konta. Mianowicie, jeśli użyjecie kodu PLKD przy rejestracji, to wasz pierwszy kupon tak jakby jest ubezpieczony. Więcej detali macie w komentarzu pod tym filmem. Oferta jest skierowana oczywiście tylko do widzów pełnoletnich. Jeśli chodzi o moje typy, od razu wrzuciłem Real 1.25, no oni muszą zdobyć tutaj 3 punkty, bo dosyć ciekawa jest ta sytuacja. Girona ciągle na pierwszym miejscu. Myślę, że królewskim za bardzo się to nie podoba. Później dorzuciłem jeszcze Bayern Monachium, no 1.40 u siebie ze Stuttgartem. Oczywiście jest tam ten Girassi, ale Bayern to Bayern i jeszcze Bayer Leverkusen, który też świetnie się spisuje w tym sezonie, 1.30. No i na zakończenie musiałem dodać oczywiście Liverpool, który no jest obecnie na pierwszym miejscu w Premier League. Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie zmieni. Wczoraj kolejna wtopa Manchesteru City, trzeba to tak nazwać. Stracone punkty z Crystal Palace. Ja postawiłem na Liverpool i że padnie więcej niż 3,5 bramek. Przy okazji BetClick teraz dodał taką fajną funkcję, że załóżmy, że wejdą mi te 3 pierwsze zakłady, to mogę dodać jeszcze coś do kuponu. Możemy edytować te kupony i walczyć o potencjalnie większą nagrodę. Wystarczy kliknąć dodaj zakład i wtedy wasz kupon zostaje przeliczony i ciągle jest w grze. Raz z tego skorzystałem i prawie mi się udało. Pamiętajcie o tym, by grać odpowiedzialnie. Oferta skierowana do widzów pełnoletnich. Lecimy dalej. Na kogo przyjdzie mi się zmierzyć? Kameleon skład. Jak się zakamuflował mój przeciwnik? Okej, klasyk. Schmeichel, Oberdorf z Van Dijkiem. Powiem wam, że wygląda to dosyć ciekawie. Nie wiem, jak wygląda ten Oberdorf na środku obrony. A co to jest za napastnik? Nie zwróciłem na to uwagi w ogóle. Dobrze, Donnarumma. Ty, ale ja się boję tego napastnika, bo to pewnie jest jakaś ewoluowana bestia, co ma prawie 2 metry. Ja to już widzę. Może właśnie zobaczysz jak... O, Mbappe. Dobrze, Van Dijk. Piątka z tyłu chyba jeszcze. Jezu. Vermeij. Ja muszę go sprawdzić, nie? Ja muszę na chwilę wziąć pauzę, bo... Vincent, co gość wyewoluował? To jest inform. On jest ewoluowany, on ma 2 na 3, 196 wzrostu. Cancelo. Straciłem na tobie już 80 tysięcy. I tak mogę przegrać dzisiaj 2 mecze. Lepiej teraz przegrać niż później. Teraz się rozpoczyna nasz comeback. Yaya Touré. Nie, sorry, to jest przesada. Zobaczmy jak wykończy... No... To nie jest skład, na który chcecie trafić w widze weekendowej. Brawo, Di Natale! Kylian! Nie ma gola. Haaland! 6-1. Wydmucham sobie nos i będzie lepiej. No niestety. Dobra, skoro mówicie, że to mi pomoże, otwórzmy. 10 razy 83, może jakiś Jerzy Dudek. To będzie karta specjalna? Nie. Wow. Bernardo Silva, podwójny walkout? I jeszcze Bruno Fernandes, bracia Okej, drugi skład na Kane'a, zrobiony z duplikatów i tym samym, no co mogę powiedzieć, jeden z najlepszych napastników na świecie, zaraz po Robercie Lewandowskim, trafia na naszą ławkę rezerwowych. No karta wygląda, można powiedzieć, epicko, prawda? 96 strzelania, to oznacza, że nie zmarnujesz żadnej dobrej sytuacji. Przyszła legenda Bayernu, bo daj im Ligę Mistrzów, daj im Bundesligę. Puchary, których nie mieli, brawo, Harry Kane. Jerzy Dudek, mam nadzieję, że nie zniszczy moich marzeń. Cafu, czerwony Mbappe. Potm. Wiele wskazuje na to, że będzie grał wąskim ustawieniem. Nie ma w ogóle skrzydeł. Zobaczmy, zobaczmy, co rywal pokaże. Brawo. Salah może jednak! Ale pokręcił. Boże, jakie głupie. Z dwie okazje miałem do odbioru piłki. Cancelo. Ktoś mówił o jego fałszykach. Dziękuję ci bardzo! Henry, doskonale, 2-1. No niestety, rzut wolny z takiego miejsca, gdy gracz jest dobry. Jest to praktycznie gwarantowana bramka, chyba że...
Jezu, jak dobrze, jak dobrze. Let's go! 12, 3. 1 z 3, 82 plus. Dla odprężenia dostaje Lorisa, dziękuję. Müller, Essien, Bernardo, Ramirez. Nieźle to wygląda, ale jesteśmy w formie. Salah, mamy 1 do 0. Salah potańczył i rożny. Salah teraz, o, 2-0. Oj, przepraszam, nie robię C. Kylian, 3-0. Salah, 4-0, wszystko wchodzi. No, uwaga, Gerdmela, Donnarumma. Kane, przyjęcie, 96 strzelania, 5-0. Mamy ostatni gwizdek, to jest zwycięstwo, 13. Mamy 3 porażki, czas na mecz o moją standardową rangę. Wisła NH4. No mecz o 14 zwycięstw, nie oczekuję, że będzie to spacerek. Złote boki obrony. Pierwszy właściciel inform Mbappe, no to jest dopiero szczęście. Świetnie. Jest! Thierry Henry na 1 do 0. Nieprawdopodobne wykończenie francuskiej ikony. Ależ on to zrobił. Henry! No kurde, mogłem podać. Puteas i to jest kolejny rożny. Kylian! No ja pierdzielę, niemożliwe, że ja nacisnąłem to za mocno. Karny? Co? Alex! No nie, no lewy! Dobra, karny z dupy był, okej? To dlatego nie trafiłem. Sawa? Ona jest dobra. Ona jest szybka. Ona potrafi wszystko. Ale Van Dijk, o Boże, 100 tempa, jak nie mnie... Sorry, coś mi się w mózgu poprzestawiało, ale naprawdę, przecież jak on wracał tutaj! Co za akcja! 2 do 0, co za gra! Salah? 3 do 0! Tu nie może dojść do tragedii, my mamy 14 zwycięstwo. Mamy to! 14-3. Wygrać 2 mecze, 1 mogę przegrać. Czas na ostateczne Jenna Ortega. No powiem tak, no... No szanuję, szanuję taką nazwę. O mój bo... Oj. Ja już tutaj dostaję informacje w słuchawce. Nazario się rozgrzewa. Rywal rozpoczyna mądrze, szybkie podania, wycofał. Oj. Wydaje mi się, że będziemy mieli tylko jedno podejście do meczu o 16. A właściwie najpierw do meczu o 15, patrząc na te jego kocie ruchy, te gesty nogami jego piłkarzy. No to jest klasa. Nie wiem, jak ja widzę te takie driblingi, to się zastanawiam, jakim wariatem trzeba być po prostu, bo to jest tak na tą gałką, że to mi się w głowie nie mieści. Jak to wypocił. Jest mega ciasno, gość szybko odbiera. Nie tracę czasu. Ja podziwiam, że on potrafi grać tak z pierwszej piłki w tej grze. Rozgrzany Nazario wchodzi na boisko. Najgorsze jest to, ten Neymar jest tak niesamowity w tym roku. Nawet na czerwonym. Nawet mając Eusebio oraz Cruyffa, to ten Neymar trafia do siatki. Ja pierdzielę. Ja go sobie na ławeczkę chociaż powinienem kupić, no ale... Boże! Jak można tak grać? Nazario, chciałem na czerwonym jak Neymar, ale nie wyszło. Wow. Jaja, rożny. Może będzie? Jeszcze zawrota tak łatwiutko. Czy będzie honorowa? Nazario! Salah też nie? 71 głębokości i coś tam w tej obronie nawet szło czasami zrobić. Żywsi byli... Inaczej, no wiadomo, że spuścił trochę stonu, prowadząc 3 do 0 i tak nieźle napierdzielał. Masakra, po prostu masakra. Z takich meczów próbować coś wyciągnąć dla siebie, szczerze, z takiego się nie da. Za duża różnica, żeby coś z tego wyciągnąć. No Manik, you love our gold, to czekam aż mi odpisze, że robi 11 zwycięstw i żebym spier... Okej. No to jak najbardziej rozumiem, że mogłem przegrać to spotkanie. Ale przy takim bilansie, no powiem tak, jeśli on jest na drodze do 20 do 0, to normalne, że na kogoś takiego trafiłem. Coś tam gra. Ale muszę powiedzieć, że Henry musi odpocząć. Dużo zgrania niestety przez to tracę, ale chcę mieć Di Natale od pierwszej minuty. Tak po prostu jakoś potrzebuję tu jego zwinności. Dwa mecze, panie i panowie, dwa mecze, których nie mogę przegrać. Le Cabaret. Bardzo możliwe, że to ktoś z Polski. Może nawiązywać do wypowiedzi Roberta Lewandowskiego. Okej. Ale ja się bardzo boję tego składu, nawet nie wiecie jak. Wierzę jednak w siebie. Boli mnie, że zmarnowałem wypożyczenie Nazario na poprzednie spotkanie. Salah! Ale już byłem więcej razy pod bramką rywala niż w poprzednim meczu. Kurde, no gościu 20 do 0. Żeby nie było, to mi nie siedzi w głowie, ale tak sobie myślę o tym, jak on grał. Nie wiem, jak można grać tak szybko, tak po prostu. Nie chodzi o to, że ja jestem jakimś boomerem. Ale ja nie mam odwagi, żeby wykonywać tak szybkie podania w tej grze i chodzi o to, że mu one wychodzą. Bo tak, wszystko tak, no szanuję po prostu. Bardzo szanuję. Salah, Berbaspin!
Gdyby była precyzja, byłby gol, jestem pewien. Ale nie, no dobra, w porównaniu do tego poprzedniego meczu... Nie ma co porównywać, bo mogę atakować. Kurczę, brakuje mi tutaj, że tak powiem, ostrości w ataku. Dobrze się bronimy, tę piłkę odbieramy, rywal za bardzo do sytuacji nie dochodzi. Jak? Salah? Ale fart. Jeju. Super. Ale więcej napastników. No ja tym Salahem... No sorry, jedyne co mi pozostaje... Problem polega na tym, że ci napastnicy tak wolno wbiegają, że po prostu trzeba iść do tej linii końcowej, żeby ktoś zbiegł. Problem polega na tym, że przegiąłem w tym momencie i no opuściłem boisko. No i rywal to zrobił. To co jest? Nazario? Okej. No, czerwona kartka za to. Czerwona kartka dla Van Dijka. Wierzymy. Nazario. Za mocno. Aleksia Putejas. Nie, no. No to jest niemożliwe po prostu, serio. Zawsze to się udaje. Dobra, 2-5. Boże, Donnarumma, no co ty robisz w tym meczu? Mamy 10 minut na 3 gole. No Ramirez ze środka obrony mu biegnie. Nawet Mbappe mnie nie pocieszy, co mogę powiedzieć. I chyba jej się z tym zgadza. Kurde, ale nagrody, jakbym zrobił 16. Wow, Malardy. Nie mam gdzie przepalać. Nie no, słuchajcie, nagrody jakbym wbił jakąś porządną, wysoką rangę. Jakbym zrobił nawet 20-0, więc... Tak naprawdę możemy uznać, że udało się wbić coś więcej. Pięknie. Paczka za 125 tysięcy, nie daj mi informa. To jest lewy obrońca z Włoch? 4, wow, dobra. Ha, ja pierdzielę. Paczka za 100. Mamy bohatera! Ameryka! Donovan, co za traf. 20 tysięcy. Prócz niego Dzeko. I inform, okej, okay, Mańka cieszy. Przed nami jeszcze no potężne karty. Paczka mieszanej kampanii. Centurion, znaczy przepraszam, Trailblazer, Argentyna, SPO. A Costa 84. Nie no, to są nagrody za 20-0. Szczerze, to są nagrody za 20-0. Inform jest 2 razy droższy od Hero. I teraz, jedna z ciekawszych paczek. O, wymienne 3x85. To będzie złota karta, ale dobrze, chociaż Aleksia. Aleksia Parejo. Bez podwójnego walkoutu. Nice. Wyczyśćmy to sobie. Polska, Esio, czy to Kamil Glik? Tak, to on. Przeszedł do PSG razem z Kylianem Mbappe. Rajkowicz i Coman. Powiem wam tak, no... Ja walczyłem. Za taką walkę należy mi się bonus. Mamy tutaj zawodników też na wypożyczeniu. Otworzyłem już te za 500 000. Nie trafiłem tam karty Team of the Group Stage. Na to było 51%. Wierzę, że po lidze weekendowej, że gra to wiecie, tak odbiera. Nie poszło mi najlepiej. Doładowałem pointsy, wydałem prawdziwe pieniądze. 100 zł za tę paczkę. Nie wiem co to. Poczekajcie, bo to będzie chyba... To będzie karta Ligi Europy, to jest Taremi. Ale może Gravenberg go zastąpi, czy to będzie Gravenberg? O proszę! Sprzedaję turę i gram nim. To Boniface. Wygląda jakby miał łańcuch na szyi jakiś, ale to tylko efekt tej koszulki. No, powiem wam, ciekawy zawodnik. Uważam, że gdybym zapłacił za te karty tak bezpośrednio 100 zł, to byłoby spoko. I jeszcze Arola Aparicio. 2x2? Co to jest za skrzydłowa? 67 strzelania? Dobra, bo ona na prawej obronie, rozumiem. Ale poczekajcie, bo tutaj jeszcze Bernardo Silva, Renard, Modric, Dybala, solidna paczka. Łańcuch na szyi, no. Raperzy tak na przykład noszą, i Alvin. O, zobaczcie, kto będzie zajebisty wypożyczony. Kessler. Bardzo dobrze wygląda ta piłkarka. Biorę Kessler, za jajaturę będzie. I biorę... O, wąsą kompany, przyda się. Klaus. Jest, Gravenberg! No to sprawdzimy go zamiast jaja. Czy mogę na coś przepalić tego Silva i Modricia? Co bierzemy? 3x87 czy 2x83? 3x87 to jakbym zrobił 25-0. Powiem tak, wolę 3. Kliknęło mi się. I się nie martwcie, bo ja tutaj mam jeszcze. 2x87, 5x87 na koniec. Czy wy to czujecie? Uwaga, uwaga, trafia do nas Przemysław Frankowski. Wydaje mi się, że może on zastąpić tak naprawdę Cancelo, który no nie doprowadził mnie jednak do zwycięstwa więcej. I jeszcze z Frankowskim. Taka ekipa, ile
mam duplikatów. Wolę rotować pomocnikami, wrzucę w Kenego. Nie zabronicie mi. Ładnie wygląda, lubię te karty Thunderstack. Jako kibic Liverpoolu, musicie mnie zrozumieć. Składzik nadal Glisza, pozbywamy się foderku. My musimy tutaj trafić coś specjalnego. Zaczynamy od tej mniejszej. Jest to złota karta, okej, to jest Messi! Takie! Leo Maesien, racja. Ruben Dias! Super! Nie wiem, no tu możemy trafić piękne niebieskie karty, jak na przykład Hummels, warty 27 tysięcy, Barella, 440. Let's fucking go! Poczekajcie, podwójny Lewan... Czy będzie Robert? Czy to będzie najbardziej idealny? A Bernardo Silva, tak jest! Jak ja dawno tej mordy nie widziałem. I Luka Modric, by obrać 20 zawodników. Oj, tam mogłoby nie być walkoutu. 7 dni jest na niego? W co wy mnie ko... Jak to 7 dni? Dobra, damy radę. Ja mam tyle... Damy radę. 7 dni to jest dużo. Bardzo dużo czasu. Widzicie, ile ja mam tego foderu? Po prostu nie będę robił ikon, które mi nic nie dają. A wiecie co, żeby było lepiej, to przepalę najdroższy skład. Żegnaj Veron, Trezeguet, przepraszam, że wami nie grałem. Dobra, żegnaj Wright, boom. Uuu, wow, nowa paczka. Zawiera jedną gwarantowaną kartę, dobra. Pokażę wam, dlaczego nie warto. Trafiam teraz Mbappe, prawda? Dobra, bo to 20 razy 83 i jedna karta UEFA Team of the Group Stage. Paczka, która została dodana świeżo, dodana do sklepu. Czekajcie, co? Zawiera jedną gwarantowaną kartę piłkarską UEFA Team of the Group... Aha, bo te... Dobra, procenty zostały roz... Znaczy, z tych procentów nie wynika, że jest 100% na trafienie karty specjalnej. Mam nadzieję, że jej się nie pomyliło. Mamy kartę Europa League. Anglia, bramkarz. I panie i panowie, to będzie połup, ale połup zostanie zamieniony. Karta Champions League. Karta warta 20 tysięcy, czy to będzie Gravenberg? Chciałbym bardzo, ale to jest Boniface. Wow! Wow! Peter Crouch! Ranieri! Jeszcze Nene w gangu Hulita! Paczka roku! Same fodery. Dobra, to jeszcze pik z informem na koniec. Jeden z 3,80 plus bonus za ligę weekendową. Super, Patson Daka, dawno go nie widziałem. Dziękuję bardzo.